energetycznym. Właśnie tutaj Konin jest przykładem, który próbuje to bezpieczeństwo energetyczne budować. Przykładem jest geotermia, która jest budowana, przykładem jest spalarnia, ekospalarnia, przykładem jest to, że mamy 100% odnawialnych źródeł, 100% ciepła w mieście z odnawialnych źródeł energii, więc u nas cena będzie rosła jeden, maksymalnie kilka procent rocznie, a we wszystkich pecach, gdzie jest spalony węgiel, będą ceny kilkudziesięcioprocentowe. Tak, dlaczego wziąłem, wcisnąłem ad vocem. Po wypowiedzi pana prezydenta Adamowa poszedłem do pana prezesa Sławomira Lorka. Powiedział pan o drożejącym węglu, koksie, miale, ekogroszku i tak dalej. Ogólnie spraw związanych z energią cieplną. Mówił pan o geotermii, mówił pan o 100% zielonej energii w Koninie i że maksymalnie ceny za to w Koninie mogą wzrosnąć 1%. Podszedłem do pana prezesa Lorka i powiedziałem, że będę trzymał pana za słowo, otrzymując najbliższe rachunki z Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Dziękuję. Dziękuję bardzo.